Kolejny druk. Zmiana uchwały numer 70/10/13/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1421. Drugie czytanie. Referuje pani Alina Kwaśnia. Nie, pan skarbnik, bardzo proszę. Pan skarbnik, pan Lesiu Fijał. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Projekt według druku wspomnianego przez Pana Prezydenta. Jest to projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Do tego projektu została dołączona autopoprawka Pana Prezydenta. Autopoprawka związana jest z aktualizacją i zwiększeniem dotychczas ujętych w WPF-ie wielkości dotyczących realizacji hali widowiskowo-sportowej, w szczególności poprzez dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Miasta. Uchwała ta jest uchwałą, która wprowadza dodatkowe wielkości, które ujęte są w uchwale przedmiotowej, nad którą Państwo będziecie debatować w dwóch czytaniach. To jest uchwałą o dokapitalizowaniu ARM-u poprzez zmianę uchwały z roku 2009. Zmieniają się wielkości dokapitalizowania w związku z aktualizacją planu tejże właśnie inwestycji miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Głosowanie projektu wraz z autopoprawką w bloku głosowań.